Kawa ze słowem. Zaprasza ksiądz Michał Misiak. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje bardzo śmieszną sytuację, kiedy to mamusia angażuje się w sprawy swoich dorosłych synów i przychodzi do Jezusa, wstawiając się za synami swoimi i prosi o karierę dla nich. Jezus, spraw, aby ten mój jeden i drugi syn zasiedli po Twojej lewicy i prawicy w Królestwie Twoim. Dobra mamusia. No moi kochani, ręce opadają. Bardzo to jest sytuacja częsta, patrząc na nasze życie codzienne. Zabieganie o karierę, zabieganie o jakieś przywileje, żeby coś szybciej załatwić, żeby coś po znajomości, żeby coś ugrać jeszcze dla siebie. No beznadziejna sytuacja. Ach, i zobaczcie, jakie są owoce. Inni apostołowie, którzy widzieli ten dialog, słyszeli go, nagle oburzyli się na tych dwóch. Byli zniesmaczeni. Jak to oni się tak wtyrniają po prostu, chcą wejść drzwiami kuchennymi do tych zaszczytów? Chcą ich jakoś wyprzedzić, wykolegować i to jeszcze mamusia załatwia po prostu za nich takie sprawy? Byli zniesmaczeni, oburzeni, aż się pokłócili wszyscy. O, to jest owoc właśnie takiego kombinowania. To jest owoc po prostu parcia takiego światowego na sukces, po trupach do celu. Pan Jezus zupełnie inaczej naucza. I zebrał całą tą ekipę, zebrał 12 apostołów, już mamę sobie pewnie darował, i mówi do tych facetów: posłuchajcie, jeżeli ktoś chce być pierwszym, jeżeli ktoś chce mieć zaszczyt, no, jakąś funkcję, chce być ważny, niech służy pozostałym. To jest droga Pana Jezusa. Chcesz być pierwszy? Dowodzić? Chcesz być prezesem? Chcesz być dyrektorem? To bądź ostatni. Wszystkim posługuj. Unisz się. Do tego zaprasza Jezus. Tak więc róbmy karierę, moi kochani. Idźmy do przodu. Wspinajmy się po szczeblach do sukcesu. Ale taką drogą Jezusową. Przez służbę i przez pokorę. I wtedy nie ja sam siebie wywyższam i po prostu sadzam się gdzieś tam na stołkach, ale to Bóg mnie wywyższa. To On mnie wyciąga. Nie ja sam siebie ustanawiam kimś ważnym. To Bóg mnie czyni kimś ważnym, kiedy widzi we mnie miłość, prostotę, pokorę, kiedy służę drugiemu człowiekowi. Idźmy tą drogą. Kawa ze słowem. Codziennie o 10:10. Zaprasza ksiądz Michał Misiak.